UFO. Sprawa wagi światowej. Szesnastego grudnia 2017 roku. Amerykę elektryzują obrazy sfilmowane z F-18 marynarki wojennej. Telewizowie poznają trzy dotąd tajne nagrania UFO. Ich autentyczność potwierdzi Pentagon w kwietniu 2020 roku. Pierwsze z listopada 2004 roku zarejestrował patrol powietrzny w pobliżu lotniskowca Nimitz. Widać na nim wrzecionowaty obiekt wykonujący manewry przeczące prawom fizyki. Radarzyści z USS Princeton potwierdzają obecność kilku obiektów. Na miejsce wysłano natychmiast patrol F-18, który sfilmował jedno z UFO określanych przez wojsko i naukowców mianem niezidentyfikowanych zjawisk kosmicznych. W tym samym czasie New York Times napisał o istnieniu tajnego programu. Dowiedzieliśmy się dziś, że Pentagon prowadził tajne badania nad UFO w ramach zaawansowanego programu zagrożeń kosmicznych pod kierownictwem Luisa Elizondo. Były lider demokratycznej większości w Senacie przyznał na te badania dziesiątki milionów dolarów. Przewodniczyłem wówczas Senatowi. Rozmawiałem z senatorem z Hawajów, Danielem Inouyem, oraz senatorem z Alaski, Tedem Stevensem, ważnymi członkami Komitetu Finansowego przyznającego budżet na obronę. Kontrolowali także tajne środki. Poprosiłem ich o spotkanie w bezpiecznym pokoju na Kapitolu. Przedstawiłem fakty i powiedziałem, że chcę trochę wydać, żeby się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Temat podchwytują wszystkie amerykańskie media. Ujawnienie programu kosztującego 22 miliony potraktowano poważnie. Alain Juliet kierował francuskim wywiadem DGSE. Fakt, że to amerykański senator wystąpił o postępowanie, świadczy o tym, że coś było na rzeczy. Amerykanie zdecydowali się zbadać tę sprawę także dlatego, że pojawiały się incydenty, których piloci nie potrafili sobie wytłumaczyć. Piloci i inne osoby oglądające obrazy, których byli świadkami. Sprawa odbija się głośnym echem. David Fravor, pilot jednego z F-18 z nad Nimitza, wypowiada się w CNN. Nie miał skrzydeł. Myśleliśmy, że to śmigłowiec, ale nie wywoływał fal odwiernika. Robił ostre zwroty, jak podkręcona piłeczka ping-pongowa po odbiciu. Unosił się nad wodą, wystrzelił na 12 tysięcy stóp w górę, przyspieszył w 2 sekundy i zniknął. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Pomyślałem, jak inni piloci, że to coś pozaziemskiego. Jego oświadczenie, dowód na autentyczność nagrań, zdumiewa ekspertów. Wojskowi dotąd milczeli. W Stanach Zjednoczonych coś się zmienia. Armia stwierdziła, że nie ma potrzeby trzymać tego pod korcem. Odtąd piloci mogą zgłaszać takie zjawiska bez obawy o swą karierę. Przedtem nie wolno im było wspominać o nich przełożonym. Nie tylko Amerykanie zgłębiają to zagadnienie. W wielu krajach powstają organy i programy badawcze zajmujące się niezidentyfikowanymi zjawiskami kosmicznymi. Francuski komitet Sigma 2 analizuje zdarzenia tego typu. Odtworzyliśmy to, co zaobserwowano w toku manewrów z udziałem Nimitza i Princeton od 10 do 13 listopada 2004 roku.
Mamy powtarzalne wzorce i echa od 8 do 20 nad Kataliną, w azymucie południowym na 80 tysiącach stóp o prędkości 100 węzłów, skrajnie niskiej dla samolotu, zwłaszcza na takiej wysokości. Sigma 2 składa się z pilotów, inżynierów, wojskowych, jest tam nawet astronauta, Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon był szefem poligonu Kourou w Gujanie Francuskiej, skąd startują słynne Ariane. Nie zgadzam się z naukowcami mówiącymi, że to bzdury. Nie. Jeżeli dokonuje się obserwacji, skoro zgłaszają je piloci myśliwców, ludzie doświadczeni, to znaczy, że coś zobaczyli. Jeśli czegoś nie rozumiemy, odkładamy informacje na półkę w oczekiwaniu na lepsze zrozumienie pewnych zjawisk fizycznych i możliwość prawidłowej pracy nad danym tematem. Ale nie mówimy, że to bzdura. Pytanie, czy wierzyć w UFO, jest chybione. Trwają badania w tej dziedzinie. Echa rozłożone równomiernie, jest ich 14 w odległości około 100 mil, na wysokości od 28 tysięcy stóp do 500 stóp. Informacje potwierdzone przez różne radary. Sigma 2 współpracuje z Narodowym Centrum Badań Kosmicznych CNES, a dokładniej z JEPAN, zespołem do spraw badań nad niewyjaśnionymi zjawiskami kosmicznymi. Od ponad 4 dekad bada się tam UFO. JEPAN gromadzi, analizuje i ogłasza obserwacje poczynione przez świadków na terenie Francji. Do powstania JEPAN przyczynił się incydent podobny do zdarzeń ujawnionych przez Amerykanów. Dawny szef zespołu Jean-Jacques Velasco przypomina, że u źródeł powstania organu legło niewyjaśnione zjawisko. Velasco, dziś niezależny ekspert, był 21 lat dyrektorem JEPAN. We Francji w 1951 roku był przypadek, który wymagał interwencji sił powietrznych. Piloci patrolujący przestworza zauważyli nad Orange obiekt przemieszczający się w tempie zbliżonym do prędkości ich samolotu. Kiedy przyspieszyli, chcąc go przechwycić, obiekt zrobił to samo, a potem gwałtownie zwiększył prędkość. Sprawę zameldowano w sztabie lotnictwa wojskowego, trafiła do ministerstwa. Zaczęto traktować te doniesienia bardzo poważnie. Pojawiło się zalecenie, by stworzyć organizację, która będzie gromadzić i analizować dane tego typu. Misję stworzenia JEPAN otrzymał Claude Poher, ufolog i astronom pracujący w CNES. Myślę, że CNES wykazał się odwagą, stwierdzając, zareagujemy na to. Powstał JEPAN. Aktem odwagi było naukowe podejście. Mamy zjawisko, którego nie rozumiemy, więc wysłuchamy świadków i sprawdzimy, czy uda się je logicznie wyjaśnić. Oto właściwa postawa badacza. Pierwszy patrol wysłano 60 mil od Nimica. Zaobserwował ślad piany na wodzie. Jeden F-18 zszedł szybko w strefę tej piany. Obiekt opisany jako wielki tik-tak zmienił raptownie położenie. Wykonał manewr, który wydaje się przemyślany. Dalszy ciąg działań. Dopiero trzecia fala F-18 wyposażonych w kamerę na podczerwień zarejestrowała to słynne nagranie. Wielkie wrażenie robią komentarze zdumionych pilotów. Cała flota. Spójrz. Rany lecą pod wiatr. Wiatr 120 mil zachodni, widzisz to?
To chyba nie... Spójrz, rotuje. Coś tu niewątpliwie mamy. Widział to pilot, sfilmowały kamery, zidentyfikowała kontrola lotu. Jest problem. Kilka przypadków świadczy jednoznacznie o interakcji z myśliwcami. To sprawa udowodniona. Jeśli chodzi o liczbę oficjalnie uznanych incydentów, jest ich w skali świata niemal 200. W 140 przypadkach mamy do czynienia z tym, o czym mówi się od 1947 roku. Z obiektami, które osiągają prędkość od zera do nawet 20 tysięcy kilometrów na godzinę, zarejestrowanymi przez radary, z niesamowitym przyspieszeniem i torem lotu nieosiągalnym dla samolotów, wirującymi wokół własnej osi, lecącymi pionowo, by raptownie przejść do lotu poziomego. Początkowo myśleliśmy, że problem ogranicza się do powietrza, ale dziś wiemy, że nie. Zanotowano przedziwne zdarzenia w wodzie, w oceanie i to nie jeden raz. Ludzie zgłaszają dziwne zjawiska obserwowane na statkach, niekiedy odcinające łączność radiową. Zatem tak, uważam, że należy robić, co się da, żeby zrozumieć, co się dzieje. Amerykańskie władze wojskowe interesują się niezidentyfikowanymi obiektami, gdyż regularnie zdarzają się tajemnicze alarmy. Dla wojska jest to niepokojące, bo żołnierz musi wiedzieć, z czym ma do czynienia. Jeżeli jest to coś, nad czym nie panujemy, czego nie rozumiemy, logika nakazuje wdrożyć badania, by ustalić, co zaszło w zaobserwowanych przypadkach. Ów niepokój nie zrodził się dziś. Po II wojnie światowej Amerykanie stworzyli kilka zespołów badających te zjawiska, w szczególności Blue Book Project, pod kierownictwem Józefa Alena Heinecka. Ten naukowiec nie wierzył w UFO, lecz po latach badań zaczął wątpić. Potwierdził nawet występowanie niewytłumaczalnych zjawisk. W owym czasie amerykańska armia musiała wreszcie zabrać głos w delikatnej materii. Przybyłem tu w sprawie tak zwanych latających spotków. Siły powietrzne interesują się zagadnieniem, gdyż musimy identyfikować i możliwie najdokładniej analizować wszystko, co znajduje się w powietrzu i mogłoby zagrozić Stanom Zjednoczonym. Wierni temu zobowiązaniu otrzymaliśmy i przeanalizowaliśmy od 1947 roku od 1000 do 2000 zgłoszeń. Część z nich pochodzi od wiarygodnych obserwatorów, którzy dostrzegli coś względnie niewiarygodnego. Staramy się wyjaśnić ten właśnie zbiór zdarzeń. Władze amerykańskie mierzą się obecnie z tym samym problemem. Nic się nie zmieniło, obawiają się o kraj. Muszą chronić obywateli przed możliwym atakiem. Znów trwa analiza obrazów sfilmowanych przez marynarkę wojenną. To podstawa słynnego programu ATIP. Mamy wiele zgłoszonych incydentów. Technologia na pokładach samolotów bardzo się poprawiła. Można fotografować owe zjawiska, mamy doskonałe zdjęcia tych obiektów. Czy stanowią zagrożenie? Nie wiem. Wiem jedno, nie możemy udawać, że one nie istnieją. Thank you.
Po wojnie Amerykanie sądzili, że za niezidentyfikowanymi obiektami latającymi stoją Rosjanie. Podejrzewali, że opracowano jakieś nowe techniki szpiegowskie. Gdyby stało za tym jakieś mocarstwo, USA, Rosja czy Chiny, przez tyle czasu musiałoby dojść do przecieku. A nie mieliśmy żadnej informacji na ten temat, czy to potwierdzającej, czy przeczącej. Nie wierzę. Myślę, że w grę wchodzi coś innego. Ale co? Odpowiedzi szukają władze, działają także cywile. W tym celu powołano MUFON. Ta rzesza naukowców i inżynierów gromadzi od lat 50. doniesienia z całych Stanów Zjednoczonych. Ma filię także we Francji. Obecnie dysponuje siecią przedstawicieli we wszystkich krajach. Nawet rządy traktują to ciało poważnie. Jego raport wzbudził zainteresowanie senatora Reeda i legł u podstaw programu ATIP. Na podstawie informacji z bazy danych MUFON, Kongres zgodził się sfinansować ATIP, program identyfikacji zagrożeń z przestrzeni powietrznej. Ujawnił to 16 grudnia 2017 roku New York Times, pisząc o tajnych badaniach nad UFO. Program powstał dzięki informacjom z MUFON. 10 lat później, gdy sprawę ujawni na okładce NYT, zacznie się ogromne zainteresowanie problemem. Ujawnienie, wreszcie pada to słowo. Czy ta rewelacja jest przypadkowa? Od 16 grudnia 2017 roku urzędnicy, wojskowi i politycy okupują media. To była bez wątpienia operacja medialna. Trudno uwierzyć, że dawni wysocy oficerowie z Pentagonu zaczynają mówić otwarcie sami z siebie. Rusza kampania medialna przygotowana przez specjalistów, którzy tłumaczą sytuację. Chodzi co najmniej o uwrażliwienie społeczeństwa amerykańskiego. Może być to również przygotowanie na nową rzeczywistość. Na słowa tak, to istnieje. Wyobraźcie sobie, że mówią nam, jesteśmy pewni, mamy dowód, że Ziemię odwiedzają kosmici, że są kanały między różnymi światami. Wiele osób by się zastanowiło, bo przeszlibyśmy w inny wymiar, świat zagrożeń, nad którymi nie mamy władzy. Podobno są przyjaźni, ale nigdy nie wiadomo, nie panujemy nad tym. A wiemy, że ludzie, zwłaszcza dziś, nie znoszą sytuacji, których nie kontrolują. Tak rozumują eksperci z MUFON. Paul Hynek jest na właściwym miejscu jako syn dyrektora słynnego programu Blue Book z lat 50. i 60. czytał raporty od dziecka. On także dostrzega zmianę w polityce informacyjnej. Ujawniono istnienie programu ATIP oraz to, że marynarka wojenna obserwowała codziennie przez 9 miesięcy UFO i nie potrafi tego ugryźć. Potrzebuje pomocy. Mój przyjaciel, Richard Dolan, przedstawił chronologię zdarzeń wiodących do ujawnienia prawdy. Wydaje mi się, że ostatnie działania władz to próba przygotowania społeczeństwa na ewentualne wielkie odkrycie.
Członkowie MIFON są o tym przekonani. W roku 2018 ich przypuszczenia potwierdza Luis Elizondo, dawny dyrektor ATIP. Myślę, że do ujawnienia już doszło. Nie uważam tego za punktowe wydarzenie, tu chodzi o proces. To wszystko prawda. Dlatego wydano 22 miliony dolarów. Na co je przeznaczono? Jak wyjaśnić tajemnice tych zjawisk? Jakie badania przeprowadzili Amerykanie w ramach ATIP? Prace prowadziła głównie spółka Bigelow Aerospace. Jej prezes, Robert Bigelow, święcie wierzy w życie pozaziemskie. Jestem pewien. Wierzy pan też, że kosmici byli na Ziemi? Ich obecność tu to fakt. Gdzie konkretnie? Pod naszym nosem. Dlaczego senator Reid wybrał tę firmę? Jego decyzja zaskakuje i wzbudza wątpliwości. Senator się tłumaczy. Chciałem wydać te pieniądze. Mieliśmy 22 miliony, ale nie mogliśmy ich dać od tak, więc ogłosiliśmy przetarg dla zainteresowanych podmiotów. Armia uznała ofertę Bigelowa za najlepszą, dlatego dostał kontrakt. Z wielu powodów. Od dawna interesował się tymi obiektami, więc zaproponował więcej od innych, choćby w sferze przestrzeni biurowej i technologii. Złożył doskonałą ofertę, dlatego wygrał. I cieszę się, że właśnie on. Nad czym pracowała Bigelow Aerospace? Dowiadujemy się tego z niedawno odtajnionego raportu amerykańskiego wywiadu wojskowego. Wylicza on 38 programów badawczych dotyczących hipotetycznych technologii przyszłości, na przykład antygrawitacji, napędów atomowych w kosmosie, poszukiwania tuneli czasoprzestrzennych do światów równoległych, energii negatywnej i magnetohydrodynamiki. Bigelow Aerospace prowadzi te badania nieprzypadkowo. Jej właściciel stworzył w 1995 roku, jeszcze przed założeniem spółki, National Institute for Discovery Science, zajmujący się między innymi UFO. Zainwestował w niego miliony dolarów. Dla specjalistów Robert Bigelow to bohater narodowy. Wydał więcej prywatnych pieniędzy niż ktokolwiek w świecie na badania UFO. Dla mnie to bohater ufologicznej wspólnoty. Kieruje Bigelow Aerospace, konstruującą hotelowe sterowce kosmiczne. Cieszę się z jego sukcesu ze współpracy z NASA. Dziękuję mu za wspólnie spędzony czas. Wszystko zmierza we właściwym kierunku ujawnienia prawdy. Z Bigelowem pracowały osoby o niekwestionowanym dorobku. Na przykład dr John B. Alexander, filar Laboratorium Badań Wojskowych w Los Alamos, i Edgar Mitchell, szósty człowiek, który stąpał po Księżycu. Ich oświadczenia zapierają dech w piersiach. Miałem przywilej otrzymania informacji, że naszą planetę już odwiedzano, że zjawisko UFO istnieje, choć było długo ukrywane przez władze. Chwileczkę. To bomba, jestem w szoku. Przykro mi, że nie czyta pan gazet. Sprawa staje się znana. Zatem mówi pan, zaraz, muszę sobie poukładać. Słyszałem już takie rzeczy z ust ufologicznych maniaków, ale tu dr Edgar D. Mitchell, człowiek, który był na Księżycu, szanowany naukowiec, oznajmia mi, że odwiedzają nas kosmici i że na pewno istnieją. Well,
Mógł pan porozmawiać ze mną wcześniej, powiedziałbym panu. Mitchell, podobnie jak część innych specjalistów, wiąże to zjawisko z energią jądrową. Testy nuklearne, pamiętajmy, to sprawa przerażająca. W atmosferę wrzucono 540 bomb atomowych, ogromną liczbę. W latach 1960-61 amerykańskie i radzieckie eksplozje następowały średnio co 3 dni. Oto energia atomu. Już w roku 1949 pojawiły się wskazówki, że dzieje się coś zaskakującego, jeśli chodzi o lokalizację tych zjawisk. Tajemnicze obiekty latały nad poligonami jądrowymi. Były dwie tajne komisje, z czasem upubliczniono ich raporty. Edward Teller, doradca naukowy Białego Domu, ojciec bomby atomowej, mówił o przelotach nad Oak Ridge, gdzie wytwarza się pluton, nad poligonami rakietowymi White Sands i Sandias, Roswell, skąd startują bombowce. Było wiele elementów świadczących o przelotach UFO. Dowiedziałem się na przykład o tajemniczych unieruchomieniach kilku baz rakietowych na Środkowym Zachodzie, w obu Dakotach. Czasem żołnierze nawet wychodzili w nocy i widzieli te obiekty na niebie. Niekiedy odcinały łączność w bazie. Działo się tak dobrych parę razy. Do jednego z najbardziej niepokojących zdarzeń doszło w 1967 roku w bazie Malmstrom w Montanie. Odnaleźliśmy jednego z jego ostatnich świadków. Milczał, jak inni, przez 30 lat, aż sprawa wyszła na jaw. Porucznik Robert Salas obsługiwał wyrzutnie rakiet Polaris. Mieliśmy schron 18 metrów pod ziemią. Mój dowódca nazywał się Fred Maywald. Dyżurowaliśmy na zmianę. W pewnej chwili wieczorem dzwoni do mnie wartownik z góry. Było ich tam 6. Zobaczyli na niebie dziwne światła lecące bardzo szybko, nieruchomiejące w locie i ruszające wstecz. Nie słyszeli silników, były tylko światła dziwne, nie kojarzące się z samolotami. Krzyczał do słuchawki, bełkotał, że nad główną bramą lata jakieś czerwonawe światło. Wszyscy wartownicy czekali z bronią gotową do strzału. Spytał mnie, co robić. Byłem wstrząśnięty tym, co mówił. Wydawał się przerażony. Powiedziałem, że nic nie może wniknąć poza ogrodzenie, żeby użył wszelkich środków. Rozłączył się, mówiąc, że jeden z jego strażników jest ranny. Obudziłem dowódcę i kiedy przytaczałem mu tę rozmowę, nasze rakiety się zablokowały. Mieliśmy ich 10 i wszystkie się wyłączyły. Przeszliśmy w tryb no-go. Nie bylibyśmy w stanie ich wystrzelić. Zameldowaliśmy wszystko dowództwu. Niektórzy idą dalej i mówią otwarcie o misjach kosmitów. Paul Hellier był 3 lata kanadyjskim ministrem obrony. W czasie zimnej wojny w 1961 roku 15 UFO przeleciało w szyku z nad Rosji nad Europę. Dowódca Zjednoczonych Sił był ogromnie zaniepokojony, niemal gotów wcisnąć guzik atomowy. Ale UFO zmieniły kierunek, zawróciły nad biegun północny. Wszczęto dochodzenie, które trwało 3 lata i odkryto, że w ostatnich tysiącleciach
Odwiedzały Ziemię co najmniej 4 gatunki istot pozaziemskich. UFO mają więc u nas długą historię, a od kilku dekad, od stworzenia przez nas broni jądrowej, ich aktywność wzrasta. Kosmici się niepokoją tym, że moglibyśmy znów jej użyć, bo wszechświat stanowi całość i miałoby to wpływ nie tylko na nas. Boją się, że jesteśmy na tyle głupi, by znów sięgnąć po broń atomową, co zaszkodziłoby także im. Mówi, że kosmici przylatują, żeby nam w czymś przeszkodzić. Nie jestem tak radykalny, twierdzę jedynie, że są kontrolowane zjawiska stanowiące szereg wyzwań. Czy to znak? Ograniczę się do płaszczyzny naukowej. Jesteśmy w stanie wykrywać z satelitów wybuchy supernowych odległych o dziesiątki lat świetlnych. Dlaczego bardziej zaawansowana od nas cywilizacja nie miałaby móc wykryć wybuchów atomowych na Ziemi? Taką eksplozję widać w widmie elektromagnetycznym, ma jego wszelkie elementy. Od mikrofal, przez nadfiolety po podczerwień. Zatem ten znak, sztuczny sygnał, można wykryć z daleka. Pytanie, czy to się wiąże z obserwacjami znad poligonów jądrowych, pozostaje otwarte. Michael Vaillant, od 12 lat analityk w Japan, wiąże pojawienie się UFO nad Francją z obiektami wojskowymi i cywilnymi w pracy opublikowanej pod egidą Uniwersytetu w Toulouse. Współpracowaliśmy z pracownią matematyczną z Toulouse. W 2015 roku opracowaliśmy studium, w którym została wykazana znacząca zależność statystyczna pomiędzy rozkładem geograficznym niewyjaśnionych zjawisk i elektrowni jądrowych, a także skażonych obiektów. Można się zastanawiać nad naturą inteligencji, która stoi za tymi zjawiskami i co za tym idzie spytać, czy istnieje pozaziemska inteligencja, która przylatuje obserwować obiekty atomowe i obszary skażone. Byłoby to dziwne i smakowite. Coraz liczniejsi politycy, inżynierowie i naukowcy ośmielają się mówić otwarcie o inteligencji pozaziemskiej. Nie mogę się wypowiadać w imieniu władz, nie jestem już w rządzie, lecz mam głębokie przekonanie, że wiele dowodów świadczy o tym, iż możemy nie być sami. Ukrywano to tak skrzętnie, bo mieli wiedzę, której nie potrafili pojąć. Nie chcąc straszyć społeczeństwa, wyciszyli sprawę w nadziei, że sama zniknie. Ale ona nie znikła i teraz muszą coś z tym zrobić, bo jest obecnie bardzo dużo przypadków. Piloci nie boją się już mówić, co zobaczyli. Najpoważniej traktują to naukowcy, mówią, coś jest. Skąd to coś pochodzi i jak działa? Oto ciekawe pytanie. Można to uzasadnić technologią o wiele nowocześniejszą od naszej. Nie umiemy tego zrobić, więc pochodzi skądinąd. Skąd? Z kosmosu. Inteligencja z kosmosu. To, co długie lata wzbudzało śmiech naukowców, staje się tematem debaty. Nie bez powodu. Tylko w jednym ćwierćwieczu odkryto 4000 egzoplanet, zdaniem niektórych podobnych do Ziemi, na których mogłoby istnieć życie. Czemu zatem nie bardziej zaawansowane cywilizacje?
Avi Loeb jest dyrektorem Wydziału Astrofizyki na prestiżowym Harvardzie, a także szefem dwóch instytutów zajmujących się matematyką i czarnymi dziurami, skupiających fizyków, astronomów i matematyków. To poważny, szanowany naukowiec. Wraz z zespołem badał jedno z najdziwniejszych zaobserwowanych zjawisk – obiekt pozasłoneczny o unikatowych cechach. Jego nazwa to Oumuamua, po hawajsku posłaniec. Oumuamua odkryto 19 października 2017 roku. To pierwszy obiekt spoza Układu Słonecznego zaobserwowany blisko Ziemi. Było oczywiste, że nie przyciąga go Słońce, poruszał się zbyt prędko. Astronomowie sądzili początkowo, że to skała, asteroida lub kometa, więc obserwowali go tylko tydzień. Potem zrozumieliśmy, że ma dziwne cechy. Obracał się wokół własnej osi w 8 godzin, a jego jasność wzrastała 10-krotnie, co znaczy, że jego powierzchnia na niebie zmienia się o współczynnik 10, gdyż obserwujemy tylko odbite światło Słońca. Długość obiektu jest zatem 10-krotnie większa od szerokości. Odbiega kształtem od ciał niebieskich obserwowanych w Układzie Słonecznym. W następnym miesiącu astronomowie przyjrzeli mu się dłużej, ale mało uważnie. W styczniu stał się zbyt cienki do obserwacji, ale przeanalizowano dane zebrane wcześniej i uświadomiono sobie, że Oumuamua uciekł z orbity Słońca. Odpychała go jakaś dodatkowa siła. Bywa tak wskutek wyrzucania gazu lub pyłu, jak w przypadku komet, gdy lód na ich powierzchni paruje pod wpływem Słońca. Jednak w przypadku Oumuamua nie mieliśmy żadnego dowodu na istnienie ogona komety. Brakowało otoczki pyłowo-gazowej wokół obiektu. To było zastanawiające. Skąd bierze tę dodatkową siłę? W opublikowanym artykule zasugerowaliśmy, że owo pchnięcie mogło być skutkiem działania światła słonecznego. A żeby mogło się ono odbić od obiektu i nadać mu odpowiednią energię, ten musi być bardzo cienki, poniżej milimetra grubości, jak leciuteńki żagiel popychany wiatrem. Nasza cywilizacja pracuje obecnie nad tak zwanymi żaglami słonecznymi, wykorzystującymi światło gwiazd do nawigacji. Światło padając na taki żagiel może mu nadać ogromną prędkość, potencjalnie równą nawet szybkości światła. Napisaliśmy, że możliwe jest, iż mamy do czynienia z jakimś sztucznie wytworzonym urządzeniem wysłanym przez obcą cywilizację. Wspomnieliśmy o tym jako o możliwości, po prostu dlatego, że hipoteza komety nie potwierdza się w danych. Żagiel słoneczny Loeba pozostaje egzotyczną hipotezą, lecz technologie mogące stać za niesamowitymi cechami tych obiektów inspirują naukowców, wojsko i prywatne firmy. Czy programy badawcze to wyścig o przyszłość? Technologii używanej przez te obiekty nie posiadamy. Gdybyśmy znali technikę, dzięki której taki niezidentyfikowany obiekt przyspiesza błyskawicznie do wielkich prędkości lub porusza się jak chce, zainteresowałoby to wszystkich. Zmieniłby się chociażby układ sił w lotnictwie myśliwskim. Pomogłoby to bronić Francji. Rozumowanie się nie zmienia, jeśli rozgryziemy to zjawisko, dlaczego na tym nie skorzystać?
Czy program wartości 22 milionów dolarów miał wyjaśnić tajemnicze zjawiska dla zysków tego typu? Senator Reid zdaje się to potwierdzać. Czy wierzę, że program pomógł nam technologicznie? Tak. Czy uzyskaliśmy odpowiedzi? Tak, choć niewiele. Mnie interesuje nauka. Należy poznać naturę i źródła tych zjawisk. Myślę też, że musimy być konkurencyjni. Inne kraje, w tym Francja, odrobiły lekcje z tego przedmiotu. Chiny też, jak sądzę, również Rosja, którą rządzi dawny szef KGB. Dlatego uważam, że my także musimy nad tym pracować. Amerykanie stanęli do wyścigu. Lista projektów badawczych Bigelow Aerospace obejmuje wiele technologii, których nie opanowaliśmy, a których wprowadzenie w życie byłoby rewolucją. Choćby tematykę antygrawitacji i nieważkości uwolnienia obiektów od praw fizyki. Technologie jutra wymagają nowych tworzyw. Zwie się je metamateriałami. Niedawno prywatna firma podpisała kontrakt z Armią Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 2018 roku jej założyciel, były członek programu ATIP, dr Hal Puthoff, złożył zdumiewające oświadczenie. Był to wielowarstwowy ścinek bizmutowo-magnezowy. Warstwa bizmutu była cieńsza od ludzkiego włosa, warstwa magnezu około 10 razy grubsza od niego. Pochodził prawdopodobnie z rozbitego, bardzo zaawansowanego technicznie pojazdu kosmicznego. Fizyk sugerował w czerwcu 2018 roku w Las Vegas, że ten dziwny metamateriał może pochodzić z rozbitego UFO. Puthoff i jego kolega, dr Eric Davis, są o krok od identyfikacji artefaktów, których wytworzenie leży poza możliwościami człowieka. Ten materiał składa się z niespełna mikronowych warstw, nałożonych nieznaną nam techniką, a jego przeznaczenia można się jedynie domyślać. Nie znajdziemy dowodów, że ktoś już wytworzył taki materiał. Specjaliści z zakresu materiałoznawstwa zachodzą w głowę, po co go stworzono. Chodzi już nie tylko o odkrycie pochodzenia UFO, lecz i o wyciągnięcie z tego korzyści. Metamateriały mają wyjątkowe cechy, które mogłyby być bardzo przydatne. Mają metamateriały. Widziałem zdjęcia, rozmawialiśmy o nich. Starają się poznać ich istotę. Podobno poddane pewnej częstotliwości lewitują. Nie wiem, nie widziałem, tak mi powiedzieli. Badają, jak je wytworzono. To materiał z bizmutu, warstwowy. Dla nas coś nowego. Taki know-how mógłby nam pomóc rozwiązać ekologiczne równanie i walczyć z globalnym ociepleniem. Od razu nasuwa się problem prądu i silników odrzutowych. Mamy do czynienia z obietnicą nieograniczonej, darmowej energii obojętnej dla środowiska. Czy będzie to antygrawitacja, czy coś więcej niż napędy laserowe, teleportacja albo coś w tym stylu. Abyśmy mogli opanować fizyczny wszechświat w sposób, o jakim nie marzyliśmy. Odeszlibyśmy od paliw kopalnych, fotowoltaiki i atomu na rzecz nieograniczonej energii dostępnej dla każdego. Wiele by się dla nas zmieniło. Opanowanie nowych technologii, stworzenie radykalnych rozwiązań proekologicznych – oto wyzwanie dla rządów i racja bytu ludzkości. Podstawowe pytanie brzmi, czy jesteśmy sami, a jeżeli nie, nasuwa się pytanie drugie, czy jesteśmy najbystrzejsi na podwórku? Mogą istnieć cywilizacje o wiele bardziej zaawansowane od naszej i dysponować technologiami, które może kiedyś opanujemy, lecz nie od razu. Gdybyśmy nawiązali kontakt lub znaleźli ślady tych cywilizacji, przeżylibyśmy wstrząs. Bylibyśmy niczym jaskiniowiec, który ogląda telefon komórkowy i bada go jak kamień.
Zaawansowana technicznie cywilizacja jest niemal jak Bóg. Robi rzeczy wykraczające poza naszą wyobraźnię. Moglibyśmy wiele wynieść z takiego spotkania. Moglibyśmy wypracować w sobie poczucie pokory, bo na razie uważamy się za najmądrzejszych. Kiedyś sądziliśmy, że jesteśmy środkiem wszechświata i że Słońce krąży wokół Ziemi. Potem dowiedzieliśmy się, że tak nie jest. Ziemia krąży wokół Słońca. Słońce wokół centrum Drogi Mlecznej. A ta przemieszcza się losowo we wszechświecie pełnym podobnych galaktyk. Nie mamy więc specjalnego statusu. Niemniej wielu naukowców woli nadal wierzyć, że jesteśmy środkiem biologicznego wszechświata, kosmosu żywego, że życie istnieje tylko na Ziemi, a już na pewno życie inteligentne. Moim zdaniem pokory nauczy nas gromadzenie dowodów tego, co dzieje się poza nią. Jeśli ta rzeczywistość istnieje, czy możemy ją fizycznie poznać? Nawiązać łączność z potencjalną obcą inteligencją? Michael Vaillant badał fale obserwacji UFO z przeszłości. Nie było ich wiele w niedawnych dziejach. Zaczęły się po wojnie. Pojawiały się nad dużymi obszarami, na przykład nad Stanami Zjednoczonymi i Europą. Przez kilka dni lub tygodni setki świadków zgłaszały wystąpienie niewyjaśnionych zjawisk, podczas gdy we Francji zgłaszano zwykle średnio jeden taki przypadek na dwa dni. To i tak dużo, ale nie współmiernie mniej. Jacques Vallée i inni badacze wystąpili z teorią kontroli. Według niej źródłem tych zjawisk miałyby być inteligencje pozaziemskie sterujące pojawianiem się owych fal. Za tą teorią stała koncepcja z teorii nauczania. Być może to zjawisko miało uczyć człowieka, że oni istnieją. Mamy metody nauczania rozłożonego w czasie, które pozwalają skutecznie uczyć pojedyncze osoby, ale już nie całe społeczeństwa. Ograniczając czas niezbędny na przyswojenie danej partii wiedzy. To znaczy, jestem leniwy, mam wkuć listę słówek, a nie chcę tracić czasu. Zamiast codziennie głupio powtarzać te słówka, stopniowo rozkładam naukę w czasie. Wkracza tu prawo potęg, w przypadku człowieka mające postać współczynnika 2. To znaczy, że każdą następną lekcję powtarzamy za podwójną ilość czasu. 1, 2, 4, 8, 16 i tak dalej. Taki schemat obserwujemy w części fal zjawisk, które jakby podlegały prawu potęg, z tym, że ze współczynnikiem 2 i 400. Ta dokładność jest tak widoczna, że nasuwa się pytanie, czy można wskazać datę następnej fali. Ta kolejna, na którą czekamy, obecnie nic się nie dzieje, wypadałaby w październiku 2035 roku. Nie od razu, lecz też nie w odległej przyszłości. To szalenie skomplikowana materia odrzucana, rzecz jasna, przez apostołów postępu. Nazwijmy to matematycznego i kartezjańskiego, lecz czy przyszłość nas nie zaskoczy? Oto pytanie. Jeśli władze amerykańskie mają do ujawnienia coś jeszcze, niech to zrobią. Ludzie dojrzeli do takiej wiedzy. Wierzę bez zastrzeżeń, że badania nad UFO są dobrodziejstwem dla ludzkości, dla świata, nie tylko dla nas.
Gdyby to zależało ode mnie, spotkałbym się z przedstawicielami innych krajów w celu wymiany informacji. Niech Stany Zjednoczone dzielą się nimi z Francją, z Chinami, z Rosją. Należy to zrobić, bo mamy do czynienia z czymś, czego nie rozumiemy. Powinniśmy współpracować i dzielić się wiedzą z obywatelami. To ważne nie tylko dla nas, ale i dla całej cywilizacji. W przyszłym roku ta rozmowa będzie wyglądała zupełnie inaczej. To, co ostatnio ujawniono, zyska większy rozgłos, a my lepiej zrozumiemy naturę tego, co oglądamy. Spowodowałoby to duży wstrząs w naszych społeczeństwach. Postawiłoby pod znakiem zapytania kilka zagadnień filozofii, religii i nauki. Być może do roku 35 nasza wiedza na ten temat się ustabilizuje i nawiążemy kontakt. Kontakt oparty na komunikacie ukrytym w falach zjawisk, mającym zapobiec ludobójstwu kulturowemu. Żeby człowiek nie został totalnie zaskoczony i zszokowany odkryciem inteligencji pozaziemskich. Myślę, że w perspektywie dekady, może nawet wcześniej, odkryjemy życie w Układzie Słonecznym. Może nie inteligentne, ale zawsze. Pozwoli to położyć fundamenty gmachu intelektualnego, umożliwiającego szersze spojrzenie. A naukowcy ośmielą się pomyśleć, że poza Ziemią też jest inteligentne życie. Nastąpi zmiana mentalności. Ta tematyka przeniknie do głównego nurtu. W widzialnym wszechświecie jest więcej planet podobnych do Ziemi, nadających się do życia, niż ziaren piasku na ziemskich plażach. Wydaje mi się bardzo uzasadnione, by poszukiwać innych cywilizacji. Niekoniecznie tu na Ziemi czy w Układzie Słonecznym, lecz o wiele dalej. I to powinno być głównym tematem badań naukowych. Konsekwencje znalezienia dowodu życia poza Ziemią byłyby olbrzymie. Zmieniłoby ono nasze pojmowanie miejsca ludzkości we wszechświecie. Nauczyłoby technologii, o jakich nawet nie śnimy. Byłoby także ważną lekcją tego, jak się zachowywać jako cywilizacja. Poczulibyśmy się jak zespół uczący się od innego zespołu, który przechodził podobny proces w przeszłości. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Szydłowski.